O, właśnie przyszłam w odwiedziny do koni i chyba czereśnia już mnie zauważyła. One tu się spokojnie pasą na resztkach trawy. Ale zawsze lepiej jakiś przysmak dostać. Czereśnia już wie, że coś jej przyniosłam dobrego. Pytaliście w komentarzach, czy będę w najbliższej przyszłości galopować na czereśni. No więc to jest trochę odpowiedź na to pytanie. Zobaczcie, jak wygląda miejscami pastwisko. No tutaj oczywiście przy paśniku to jest wyjątkowo mocno wydeptane, ale niestety środek pastwiska wygląda miejscami trochę podobnie. O, już chyba przyszedł też Brutus. Też by chciał trochę zielonego zjeść. Nie wiem, czy go czereśnia dopuści do tego przysmaku. Raczej chyba nie. To co widzicie, to jest topinambur, czyli słonecznik bulwiasty. Konie to bardzo lubią. Więc galopować w ostatnim czasie się nie da. Po takich deszczach, jakie tutaj u nas spadły, to no, każda ochrona pastwiska tu jest na wagę złota. Chociaż troszkę na niej pokłusowałam. Nie mam tego na nagraniu, ale pokłusowałam i bardzo miękko, bardzo wygodnie, przyjemnie, dobrze reaguje na pomoce. No, myślę, że to na wiosnę praca będzie przyjemnością z tym koniem. Tak jak już wspominałam, trzymam się tego postanowienia, żeby już na nią nie wsiadać w październiku, chociaż pewnie najmłodsze dzieci jeszcze na niej troszkę pojeżdżą i na pewno jeszcze będę dużo z ziemi z nią pracować, zapewniać jej ruch różnego rodzaju, z tym, że już bez mojego obciążenia. To no, w ciąży to jednak trochę się te wszystkie więzadła poluzowują, przygotowuje organizm klaczy na poród. Nie ma chyba sensu jej teraz obciążać. Miałam okazję poobserwować konie, jak się zachowują w deszczu i to takim naprawdę rzęsistym, mocnym, padającym wiele godzin, a nawet wiele dni. No i tak niespecjalnie to im robi różnicę, powiedziałabym. Tak, czereśnia, tam jeszcze nie ma siana, a zaraz przyniosę. Deszcz na koniach wielkiego wrażenia nie robi. Nie chowają się wtedy w stajence. Po prostu czasem sobie trochę tam stoją pod drzewem. Czasem po prostu chodzą jak gdyby nigdy nic. Co innego w przypadku wiatru. Mieliśmy tutaj ostatnio jeden dzień takiej bardzo mocnej wichury i widać było, że konie są naprawdę zaniepokojone. I to jest takie dosyć, powiedziałabym, racjonalne, bo w czasie wiatru może coś tam spaść, jakaś gałąź, może coś się obluzować, można być uderzonym, więc ich podenerwowane zachowanie było całkiem uzasadnione. Ja na pewno bym w czasie mocnej wichury bym na pewno nigdy na konia nie wsiadała, bo to by mogło być naprawdę niebezpieczne. O, a tak wygląda to nasze podmokłe, zryte kopytami pastwisko. No nie najciekawiej. A ty tu czereśnia, idziesz za mną, tak? Pilnujesz, żebym nie zapomniała ci przynieść siana, nie? Mam nadzieję, że to się odbuduje na wiosnę, bo teraz już nawet chyba nie ma sensu dosiewać trawy. Jest już październik. No niedobrze, tu jest miejsce całkowicie ziemiste. Ja bym chciała, żebyście też zobaczyli, jakie są ich wzajemne relacje.
Bynajmniej nie jest tak, że się przez cały czas szturchają, kopią, czy ustalają hierarchię. Nie, ta hierarchia została już ustalona w sposób dość jednoznaczny, no i tak już sobie jest. Przemieszczają się razem, szczególnie kiedy oba mają nadzieję, że będzie tu jakieś jedzenie. I słuszną mają nadzieję, bo zaraz im dam siana. Pokażę Wam teraz stajenkę koni. Z informacji sąsiada wiem, że czereśnia wchodzi tu na noc za Brutusem. Tu może być trochę ciemno. Nie wiem, czy to się to tutaj zostanie uchwycone. O! To jest stajenka. Nie ma okien. Jedyna wentylacja to są drzwi. To całkowicie wystarczy, bo są one cały czas otwarte. No i też doświetlenie w tej stajni nie jest potrzebne, bo konie tutaj w dzień czasu nie spędzają. Dla mnie to jest drugorzędna sprawa, czy czereśnia tutaj wchodzi na noc, czy nie. Najważniejsze dla mnie jest to, że spędzają sobie czas z Brutusem zgodnie, nie kopią się w tej relatywnie małej przestrzeni, bez problemu się dogadują. Może się zastanawiacie, co to jest ta taka niezbyt piękna pomarańczowa plandeka. No Brutus, zasłaniasz mi cały widok. Odsuń się. Po co jest ta plandeka pomarańczowa? Ona rzeczywiście niezbyt ładnie wygląda w tej chwili, ale będzie nam bardzo pomocna, bo zamierzamy zrobić z niej zadaszenie na siano, które mam nadzieję niedługo kupimy w większej ilości. O, przyjrzyjcie się, jakie Brutus ma już futro. Gęste, takie misiowate. Czereśnia jeszcze nie ma takiego gęstego, ale też już zaczyna dostawać tej zimowej okrywy. Oczywiście stajnia dla koni, gdyby to była stajnia taka, w której konie spędzają dużo czasu i właściwie tam ciągle stoją i są tylko zabierane raz po raz na padok, raz po raz na jazdę, to nie mogłaby tak wyglądać, jak wygląda stajenka tutaj naszych koni. Taką stajnię, w której konie spędzają bardzo dużo czasu, trzeba zupełnie inaczej zaplanować. Trzeba zaplanować jej wentylację, wodę, ciągły dostęp do wody. Trzeba zaplanować oczywiście ściółkę, też systematycznie wymieniano. W takich warunkach, jakie my tutaj mamy, czyli że konie mogą całą dobę praktycznie spędzać na dworze, to wystarczy, ale jeśli się chce konie utrzymywać w stajni, no to niestety potrzebny jest dużo wyższy standard. No i tu jest coś, do czego ja się zabieram jak pies do jeża, ale muszę ten porządek tutaj wreszcie zrobić. Tutaj mam skrzynkę z różnymi przyborami, akcesoriami, które pamiętają jeszcze nie tak dawne czasy Toleda. Ojej, i teraz po przywiezieniu siana widzę, że nie było to odpowiednio zamykane i jest tu jeszcze pełno siana w dodatku. Pokażę Wam, jakie tutaj mam sprzęty, jeśli tutaj cokolwiek wydobędę w miarę czystego. O, to jest małe gumowe zgrzebło Brutusa. Świetne do dziecięcych rączek, dla mnie trochę za małe. Czereśnia ma takie samo, tylko większe, ale nie wiem, gdzie jest w tej chwili, bo nawet szukałam go. To jest magiczna szczotka, ale nie wiem, na czym jej magia polega, bo no, u mnie się jakoś to nie sprawdza. Jakieś takie smugi na sierści zostawia. Bardziej chyba się nadaje do czyszczenia sprzętów niż koni. Co tu mamy dalej? Aha, no zwykła szczotka. Ostatnio widać, jakie były deszcze i błoto. Pokryta błotem z sierści czereśni. Też trzeba będzie ją wyczyścić. Ta szczotka jest stosunkowo, nie wiem czy to widać, jest stosunkowo miękka. To jest taka szczotka na koniec. Po przejechaniu tym gumowym zgrzebłem, wyczyszczeniu konia z największego brudu i błota, można tą miękką szczotką trochę wykończyć. No oczywiście kopystki, zwane też kopytnikami, zależy jakie nazewnictwo kto preferuje. Co tu jeszcze mamy? O, to jest też do dziecięcego zestawu. Ja dzieciom pozwalam Brutusa czyścić bez problemu. On bardzo spokojnie stoi, lubi to dziecięce zgrzebło igiełkowe. Dobra rzecz,